when it's just you, well, times can be tough. When there's no one there to catch up. Cześć wszystkim, z tej strony Kamil z kanału Encyklopedia Kryptowalut. Dzisiaj jest niedziela, no i taki luźny odcinek. Trochę podsumowanie tego przedwczorajszego spotkania. Troszkę statystyk odnośnie kanału. Ten kolejny odcinek serii Co Słychać na YouTube. Muszę się od razu wyprostować, bo zostałem oskarżony o to, że mam 1,60 m w kapeluszu, przynajmniej tak wyglądam na kamerze i stwierdziłem, że muszę jakoś tutaj postawniej wyglądać, bo jak sami na żywo widzieliście, mam powyżej 1,90 m, więc to, co widzicie tutaj w kamerce, może powodować jakieś tutaj złudne wyobrażenie o mojej osobie, ale nie o tym. Dobra, także na wstępie naprawdę chcę podziękować wszystkim, którzy pojawili się na spotkaniu w piątek w Katowicach. Jak liczyłem sobie, to w piku było nas ponad 30 osób, co na te czasy, które oczywiście chore teraz mamy i na jednak społeczność, która jest zebrana wokół kryptowalut w Polsce, wydaje mi się to za bardzo, bardzo fajny wynik. Także dziękuję bardzo wszystkim, którzy pojawili się na tym spotkaniu. Jeżeli z kimś nie porozmawiałem, no to przepraszam bardzo, ale widzieliście sporo osób, dużo rozmów, troszkę gdzieś tam płynów wleciało, więc wiecie, no nie było czasu z każdym pogadać. Oprócz tego cieszę się po prostu, że mogłem Was spotkać na żywo, pogadać z niektórymi trochę dłużej, trochę krócej. No i fajnie, że jednak tutaj ta społeczność gdzieś tam jest taka zmotywowana, żeby czasem się spotkać. Jak widać, jest na to chęć, żeby się spotykać na żywo, więc myślę, że nie wiem, czy jeszcze w tym roku zdążymy ogarnąć, ale na pewno jakieś spotkania postaram się co jakiś czas, może co 2, co 3 miesiące organizować. Tutaj wiem, że niektórzy chcieli co miesiąc, ale może nie, bo możemy tego nie wytrzymać fizycznie. Wczoraj z tego powodu również nie było odcinka, bo moje gardło zostało zniszczone po prostu po tym spotkaniu, bo było głośno, było gwarnie, dużo rozmów, dużo tutaj krzyków, także no moje gardło też tego do końca nie wytrzymało. Pytaliście się mnie na Discordzie i w ogóle się pytaliście o projekt Smartki, co ja o tym sądzę po rozmowie z chłopakami. Mało z nimi rozmawiałem dość. Jedyna moja obawa, taka, o której w sumie jedna z osób z rozmawiających ze mną powiedziała mi: no zobacz, oni się spotykali gdzieś tam z tymi firmami, Mercedesem, Kiją i tak dalej, z tymi dużymi korporacjami. Korporacje jak zawsze mają więcej pieniędzy, więcej czasu, więcej ludzi, zasobów. Dlaczego te korporacje nie zrobiłyby tego teraz, kiedy mają wiedzę trochę sprzedaną od nich, szybciej, wiecie, w lepszy sposób i tak dalej. No i to jest moja jakaś obawa względem tego projektu. Ale poza tym jakoś nastawienie do tego biznesu się nie zmieniło moje. Wy na pewno tam widziałem, rozmawialiście z nimi więcej, także śmiało piszcie o tym na Discordzie, bo wiem, że parę osób się o to pytało. Dobra, no to chyba było tyle, jeżeli chodzi o spotkanie. Macie parę fotek na Discordzie wrzucone na tym kanale spotkanie. Ja, tak jak obiecałem, nie robiłem żadnych zdjęć, natomiast wszystkie osoby, które tam na tych fotkach się znajdują, myślę, że na to zgodę wyraziłem i nikt tutaj nie protestował, że się gdzieś pojawił w internecie u nas, nie? Dobra, także przejdźmy sobie do rynku. Tutaj nie za dużo się dzieje, nuda, znowu konsolidacja, jak widzimy, delikatne spadki mamy, ale tak naprawdę nic szczególnego się nie dzieje. Największą informacją jest to z ostatnich dni, no, że KuCoin został zhakowany. Giełda KuCoin została zhakowana, stracili $150 milionów. Wiem, że jakieś środki w wysokości 20 chyba 2 milionów w Tetherze zostały zablokowane gdzieś. Także myślę, że nie wszystkie pieniądze stracili. Czy uda się je odzyskać im? Tego nie wiem. Wiecie, takie giełdy naprawdę mają poważne zabezpieczenia, więc to musiał być ewidentnie jakiś wyciek, według mnie przynajmniej, ze środka. Czy to jeden z pracowników, czy z programistów? Nie sądzę, żeby to była jakaś taka luka. Giełda istnieje dużo i faktycznie przy jakimś update'cie tej giełdy, aktualizacji musiałby tam jakiś problem wyniknąć, no i jakaś luka by musiała powstać nagle. Raczej według mnie jest to jakaś wtopa ze środka tej giełdy. Ja miałem tam pewne USDC zostawione na tej giełdzie. Na szczęście one są dalej na moim portfelu, z tego co przynajmniej widziałem. Nie można niestety wypłacać, wpłacać i tak dalej na KuCoinie, przynajmniej na moment nagrywania tego filmu. Nie wiem jak to będzie za jutro na przykład, czy tam pojutrze. No ale inwestygują tą sprawę. Natomiast pozytywna informacja jest taka, że powiedzieli, że zwrócą wszystkim te pieniądze z ich jakiegoś funduszu gwarancyjnego. No oni zarabiają wiadomo na giełdzie, na prowizjach i te pieniądze mają być zwrócone wszystkim, także myślę, że tutaj bym się nie obawiał o to, że te pieniądze nam przepadną. Jeżeli komuś ta kasa znikła, no to oczywiście trzeba będzie się jakoś do KuCoina zgłosić i tą sprawę gdzieś tam rozwiązać, nie? Dobra, szybki rzut oka, najlepiej radzi sobie Torchain, Ethereum Classic, Engine Coin, Binance, najgorzej Ocean Protocol, Nano, Arweave, Brand Protocol. Nie ma żadnych większych ruchów, także nie ma co tutaj za bardzo patrzeć. Chciwość 47 punktów, jeżeli chodzi o nastawienie rynku, także jesteśmy cały czas, widzicie tutaj, w takim neutralnym nastawieniu, no bo też tak jest, że nie wiadomo do końca, co się wydarzy, czy będzie do góry, czy będzie w dół, no i ludzie tak stoją na razie raczej z boku. I informacja, przepraszam bardzo za mój głos, ale nadal jest zniszczony po wczoraj, poprzedwczoraj w sumie. Informacja, która może pchnąć delikatnie rynek do góry i potem też mieliśmy ładną, fajną, zieloną świeczkę na S&P, trochę zgaszoną jednak, jest to, że Fed wzywa do większej stymulacji fiskalnej. 4 analityków rynkowych o tym, co czeka akcja. Tu jest taki artykuł akurat z CNBC, natomiast chodzi o to, że w środę Jerome Powell, o którym wam mówiłem kilka dni temu, powiedział, że znowu trzeba będzie pożyczyć firmom pieniądze, oprócz tego trzeba będzie ludziom po prostu w gotówce po raz kolejny dać kasę. Nie wiem, no zapewne jest jakoś dogadany z Trumpem Fed, żeby jednak Trump te wybory dograł do końca, żeby jeszcze ta gospodarka wytrzymała do tego listopada. Jeżeli teraz ją jeszcze będą stymulować i te wzrosty jeszcze nam przyjdą przed wyborami, no to po wyborach może być krucho, no bo jednak te pieniądze gdzieś tam muszą zostać, będą musiały zostać spłacone z samej nazwy oczywiście, jaką jest pożyczka, tak? Także zobaczymy. Ten link oczywiście będziecie mieli w artykule, możecie sobie o tym trochę więcej poczytać. Przychodząc do kanału, mega się cieszę, przekroczyliśmy 8000 subskrypcji na kanale, także super. Na Discordzie ponad 2000 osób, na Twitterze ponad 700 osób. Zachęcam wszystkim, żeby sprawdzić, czy jak wejdziecie na kanał Encyklopedia Kryptowalut, czy ten guzik subskrybuj jest szary, bo jak nie jest szary, no to jest źle. A widzę po statystykach, nie po tych, tutaj po tych statystykach, że tylko 59,5% osób, które oglądają ten kanał, są subskrybentami, 40% osób aż nie subskrybuje kanału, także zachęcam wszystkich, żebyście jednak ten przycisk kliknęli sobie. Panie nam cały czas tutaj rosną w siłę, 2,6%, także cały czas z tego powodu się cieszę. I jeszcze chciałem powiedzieć, jeżeli chodzi o tutaj zasięgi, to prosiłem was ostatnio o to, że jeżeli macie taką możliwość, to żebyście klikali w te filmy z linków zewnętrznych, czyli z Discorda, z Facebooka, z Twittera na przykład, bo lepiej to pozycjonuje te filmy, gdzieś tam YouTube to bardziej promuje. No i troszkę się to poprawiło faktycznie, bo 6,6% osób aż z Facebooka, 6,2% osób z Discorda, no i tutaj Telegram, Messenger 5%, także naprawdę fajnie to wzrosło, dzięki bardzo. No i widać po tych subskrypcjach, subach, które rosną, że gdzieś to daje efekt, prawda? Mam taką cichą nadzieję wbicia 10 tysięcy do końca roku. Zostało jeszcze 2 miesiące, 3 miesiące, tak, październik, listopad, grudzień. Mam nadzieję, że się to uda. Także trochę materiałów trzeba będzie tutaj ponagrywać, może jakiegoś clickbaita wsadzić i no i uda się gdzieś tutaj zebrać te 2000 jeszcze. Byłby to naprawdę fajny wynik na takie uwieńczenie tych 3 lat pracy, którą tutaj zostawiłem na tym YouTubie. Zobaczymy. Z informacji, z takich filmów, które widziałem gdzieś na naszym kryptonarodzie, to Kowalski mnie zdziwił. Powiedział o farmie, no o projekcie Flamingo Finance. Tutaj chodzi oczywiście o ten projekt, który jest zbudowany, oparty o NIO. Pytaliście się mnie, czy ja będę coś nagrywał w tym temacie. Stwierdziłem, że nie, bo nie miałem czasu. Po prostu Kowalski tutaj przedstawił ten wątek. Także zapraszam do skorzystania z tego filmu. Oni w ogóle tutaj mieli jakieś problemy z tego, co słyszałem, bo wypuścili niby ten produkt. Później powiedzieli, że za dużo osób z tego korzysta. Zawiesili to wszystko. A jednak ktoś tam na Telegrama wrzucał jakieś informacje, że insiderzy, jakieś tam, nie wiem, firmy, jacyś ludzie zaprzyjaźnieni z tym projektem, kopią sobie ten token, a cała ulica ma to zablokowane i ma to wstrzymane, nie? A ktoś tam sobie cały czas go kopie, więc nie chcę mówić, że to jest wałek, ale patrząc na to, co się dzieje, jest tutaj taka możliwość, że gdzieś tutaj może być jakiś wałek kręcony przez twórców z zaprzyjaźnionymi jakimiś firmami, osobami, którzy sobie po prostu ten token wytwarzają, a cała reszta, czyli na przykład my, zwykła ulica, nie może tego robić, bo są jakieś problemy techniczne, nie? Także no trochę stinky cheese, jak to mówią, trochę śmierdzi ten serek, a raczej ten flaming, bo coś tutaj jest nie halo. Natomiast sam ten token zaczynał od kilkudziesięciu centów, a urósł do $1000 czy ponad $1000. Wejdźmy sobie w Flamingo Finance Coin. Ile on tutaj, czego gdzieś znajdę? On chyba na KuCoinie jest. Nie wiem, no nie będę tutaj jakoś tego Nieważne, no ale urósł tam naprawdę jakoś, wystrzelił niesamowite ilości procent do góry, ale jednak bym na to uważał, na to, co się dzieje i jakichś za dużych pieniędzy w to nie wrzucał. To jest moje akurat prywatne zdanie, ja tutaj nie dotykałem w ogóle tego projektu z braku czasu, ale jak ktoś z Was chce się dowiedzieć, co to za projekt, to oczywiście zapraszam do Kowalskiego. Dobra, także w tym materiale to tyle. 10 minutek, krótki film na niedzielę, nie ma co Wam dupy zawracać w ten weekend. Pogoda jest średnia, no ale co zrobić. Jutro na kanał nagram film o gierce, żeby tutaj powiązać gdzieś ten NFT, o którym ostatnio mówiłem. Gram sobie od 2 czy 3 dni w jedną gierkę, opartą akurat na Litecoinie, więc pewnie większość z Was się domyśla, co to za gra. Powiem Wam, jak założyć konto, jak się zarejestrować, na czym ta gra polega. Czy mi się podoba? Na razie sobie pykam. Gra nie wymaga za dużo czasu, gdzieś tam mam otwarte okienko w tle, pykam, klikam sobie po prostu co jakiś czas, więc z chęcią Wam przedstawię, jak to wygląda, nie? I czy na tym można w ogóle zarobić. Dobra, także w tym materiale też by było na tyle. Pamiętajcie, żeby sprawdzić, czy czerwony guzik subskrybu jest już szary. Zostawcie łapkę w górę. No i dzięki jeszcze raz wszystkim, którzy byli na spotkaniu. Cześć!